Witam Was. Dzisiaj taki temat, ponieważ ciągle padają mi pytania w komentarzach na temat cukrzycy. Co bym polecił na to, żeby obniżyć cukier? Co bym polecił na to? Co bym polecił na to i tak dalej. I po prostu nie ma tego końca. Moi drodzy, ja nie mam zamiaru robić po prostu takiego filmu, ponieważ rozwiązanie jest tutaj bardzo proste. Natomiast jeżeli Wy po prostu cały czas lubicie jeść różnego rodzaju słodkie rzeczy, lubicie jeść chleb, lubicie jeść ziemniaki, lubicie jeść makarony, pierogi, nie wiadomo co jeszcze, to niestety, ale to po prostu cały czas ten problem będzie, ponieważ cukrzyca no, jest jak gdyby tak zwaną chorobą nieuleczalną, chociaż ja bym powiedział, jest symptomem lenistwa, po prostu, żeby coś w swoim życiu zmienić. Ja wiem, że jest bardzo wiele różnych źródeł informacji, które Wam podają, co możecie zrobić po prostu z tą cukrzycą. Jednak pamiętajcie, że chwilowe obniżenie cukru nic Wam praktycznie nie daje, jeżeli Wy po prostu nie zmienicie całego swojego życia. Ponieważ to jest tak, jak gdybym teraz tutaj wysypał po prostu na ten stół pineski i przykrył je po prostu teraz tym kocem i położę sobie ręce na to. Wiadomo, że po prostu nic nam to nie da, ponieważ nie wykluczyliśmy przyczyny, po prostu nie pozbieraliśmy tych pinesek, tylko przykryliśmy je czymś innym. I dlatego nie ma to absolutnie żadnego sensu podawać Wam jakieś niesamowite złote środki, które tak naprawdę nie mają sensu, ponieważ jest to tylko i wyłącznie chwilowe. Bo tutaj niestety trzeba się zgodzić z faktem, cukrzyca jest chorobą nieuleczalną, ponieważ mało kto chce zmienić swoją dietę, swoje odżywianie. Większość chce iść po prostu na łatwiznę i chce po prostu dostać magiczny środek, który od razu ten cukier obniży. Wy możecie kupować sobie różnego rodzaju suplementy, różnego rodzaju środki, które Wam obiecują cudowne obniżenie cukrzycy. Jednak w zderzeniu z rzeczywistością zobaczycie, że to tak do końca nie działa. Ponieważ nikt Wam nie powie z tych takich sprzedawców, którzy sprzedają takie różne rzeczy właśnie na cukrzycę, że musicie zmienić swoje jedzenie. Jeżeli Wy się napchacie różnego rodzaju ciasteczkami, chlebami i czymś innym i myślicie, że Wam jedna kapsułka pomoże cudownie obniżyć teraz ten cukier, no tak, może chwilowo, ale co będzie za chwilę? To jest po prostu maskowanie symptomu bezsensowne, w którym ja absolutnie nie widzę najmniejszego sensu. Ponieważ niektórzy nawet polecają Wam, jedźcie cukry, super, idealne, wcinajcie. A z drugiej strony podają Wam rękę. Proszę, tutaj macie fajne pigułki, które Wam pomogą obniżyć cukier. Gdzie jest sens takiego czegoś? Ja nie widzę tutaj absolutnie żadnego sensu. Dla mnie to jest tak zwana syzyfowa praca. Czyli po prostu robisz cały czas coś, wtaczasz ten kamień do góry i ci każdy raz, gdzie już jesteś prawie u góry, on ci za chwilę znowu na dół spadnie. I znowu musisz go zacząć od nowa toczyć do góry. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli coś chcesz zrobić ze swoim życiem, to po prostu przestań wydawać pieniądze na magiczne jakieś suplementy, które mają obniżyć twój cukier, tylko po prostu zmień coś w swoim odżywianiu. Są przeróżne metody, które można tutaj wdrożyć. Mamy dietę wegańską, mamy dietę keto, mamy dietę paleo, mamy dietę karniwora. Mamy tyle wyborów, mamy tyle różnych produktów, które zawierają mniej węglowodanów do zjedzenia, że to się aż w głowie nie mieści. Co wszystko może tutaj po prostu pomóc. Dieta surowa również tutaj może pomóc. Ograniczyć ilość węglowodanów, która po prostu dojdzie do tego. To po prostu ma sens, ponieważ zmieniasz przyczynę, usuwasz przyczynę, która coś takiego ci zrobiła, że coś takiego wyszło, ale nie po prostu
kombinować bokami, bo jest łatwiej, bo jest bardziej komfortowo, bo łatwiej ci po prostu wydać swoje pieniądze i kupić coś, co myślisz, że ci pomoże. A tak naprawdę efekty są mizerne przede wszystkim takich rzeczy. Ponieważ włącza się jeszcze drugi mechanizm. Jeżeli ty myślisz teraz, a super, to mi pomoże, to mogę zjeść jeszcze więcej słodkości. I nagle okazuje się, ale mi ten cukier wystrzelił dzisiaj do góry. No właśnie. Moi drodzy, my nie urodziliśmy się z cukrzycą. Oczywiście są ludzie, którzy się rodzą z tym. Cukrzyca typu pierwszego. To już jest wielki problem. To jest choroba autoimmunologiczna. Spowodowana bardzo często również tym, że matka była mocno zanieczyszczona i tak dalej, dużo toksyn. To są już skomplikowane mechanizmy, nie chcę teraz w to wnikać, ale normalnie nie rodzimy się z cukrzycą. My ją nabywamy po jakimś czasie i ona jest prezentem dla nas za to, jak my bardzo staraliśmy się aż to w naszym życiu zjadać jak najwięcej cukru, jak się to da. Tylko wy nie macie pojęcia o tym, ponieważ większość cukru jest ukryta. Patrząc teraz na składy różnych pokarmów, które kupujemy, bardzo często widzimy, że osiągają one zawrotne ilości do 50 gram na 100 gram. Co to znaczy? To znaczy, że połową jest cukier. Tak, i nie patrz teraz w tym cukry, tylko patrz na ilość węglowodanów, bo to się liczy. Jeżeli masz produkt i masz napisane, że na 100 gram zawiera 50 gram węglowodanów, to połowa tego produktu, którą zjesz, to jest cukier. Pod jaką nazwą on by nie brzmiał, ponieważ jest wiele nazw. I teraz sobie to policz, ile na dzień tego cukru zjesz. I nagle się okaże, że zjesz w jeden dzień tyle cukru, co człowiek pierwotny w cały rok. Jak masz teraz nie dostać cukrzycy? Dostaniesz. Nie ma szans. Ileż może trzustka to wytrzymać? Ileż mogą twoje komórki to wytrzymać? Twoje komórki są tak napakowane tym cukrem, że one już po prostu nawet nie reagują na insulinę. I zamykają się przed tym i powstaje insulinooporność. To są bardzo proste mechanizmy. Tylko wystarczy zrozumieć ich przyczynę, a nie szukać magicznego suplementu. Ponieważ to nic nie da. I dlatego ja wam nie polecam takich cudownych środków na obniżenie cukru. Bo to nie ma sensu. Ja nie widzę tutaj absolutnie żadnego sensu w tym. Tym chciałem zakończyć. Tyle na dziś. Trzymajcie się.